26 października, godzina 18, dwóch, być może trzygodzinny warsztat, drugi z cyklu dekalogu Twojej wewnętrznej przemiany. Po drugie, przestań sobie przeszkadzać. Przestań blokować swój osobisty rozwój. Za mną biblioteka. Czasami dostaję pytania, czy wszystkie książki przeczytałem, czy je znam, w jaki sposób studiuję książki, po co mi tyle książek w bibliotece. Podobne pytania zadawano nieżyjącemu już niestety wybitnemu pisarzowi, lingwiście, naukowcowi Umberto Eco. I Eco miał przeróżne odpowiedzi, mówił czasami: nie, oczywiście, że nie przeczytałem tych książek, tu są tylko notatki moich studentów. Albo inaczej: jak to, te kilka tysięcy woluminów, to są książki, które zgromadziłem tylko, żeby mieć bibliografię do mojego najnowszego dzieła. Podobnie jest ze mną. Czytam, więc poznaję, więc mogę tworzyć nowe programy, nowe podejścia. Uczę się, nieustannie uczę się od innych wybitnych nauczycieli, żyjących i nieżyjących, od filozofów i od psychologów. Poszukuję, porównuję, badam, bo także działamy w Instytucie Kognitywistycznym, a zatem wiele różnych podejść, wiele różnych nauk inspiruje nas do tego, żebyśmy byli lepsi, tworzyli lepsze modele i dzięki temu lepiej funkcjonowali w życiu. Znam trenerów, znam też coachów, którzy, mówię serio, nie czytają książek. Czasami przypadkiem, czasami oczywiście nawet naiwnie powiedzieli, że w ciągu ostatniego roku, dwóch lat, trzech czy pięciu nie przeczytali żadnej książki. Skąd czerpią wiedzę? No być może nauczyli się dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu technik, nauczyli się, podpatrzyli, ściągnęli czyjeś notatki. Bardzo trudno jest być prawdziwym edukatorem, coachem, mentorem, wykładowcą, kiedy się nie czyta. Bardzo trudno jest rozwijać swoje własne życie, kiedy nie dostarczasz mu nowej wiedzy, kiedy nie porównujesz swoich doświadczeń z doświadczeniami innych ludzi i nie czerpiesz. Jakżeż możesz się rozwijać, jeśli nie czerpiesz? To czerpanie, to stawianie sobie pytań, pytań ważnych, granicznych, to poszukiwanie nowej wiedzy jest niezbędnym elementem rozwoju. A zatem warsztat, w którym zapraszamy do Ciebie, żebyś przestał sobie przeszkadzać, to warsztat, który mówi: porzuć swoje schematy i ograniczenia. Bo jeżeli się nie rozwijasz, nie szukasz nowych metod i narzędzi, no to ograniczenia w którymś momencie zdominują. Zdominują Ciebie, wprowadzą Twoje życie w schemat, w stereotyp. I w dużej mierze niezadowolenie, frustracja, czasami chandra, a nawet depresja wynikają z tego, że popadliśmy w schematy, że nie potrafimy odnaleźć nowej drogi, nowego sposobu widzenia siebie w świecie, swoich spraw, ale też nowego sposobu rozwiązywania swoich życiowych spraw. Poza tym, jak powiedział, zdaje się, że Mark Twain, jeśli czytasz, to nie tylko żyjesz jednym życiem, korzystasz z doświadczeń, energii, zasobów wielu ludzkich istnień. A zatem w krótkim, intensywnym warsztacie, w ciągu 2-3 godzin, możesz przestać sobie przeszkadzać, korzystając z zasobów, wiedzy i doświadczeń innych ludzi, ale także usuwając bariery, które spowodowały, że do tej pory blokowałeś własny rozwój. 26 października, godzina 18, przestań sobie przeszkadzać. Zacznij wchodzić na różne ścieżki, eksperymentuj, szukaj, dowiaduj się. Drugi krok w dekalogu Twojej wewnętrznej przemiany. Zapraszam serdecznie, Maciej Benewicz. Będziemy korzystać z tego, i nie tylko z tego. Zapraszam.